Rzeki, lasy i 100 jezior położonych w Puszczy Noteckiej to atrakcje, które znajdziemy nigdzie indziej, ale w wielkopolskim Sierakowie. Plaże kuszą amatorów słońca, a czyste jeziora miłośników kąpieli. Jednak obok tych pięknych okoliczności przyrody, turystyczny Sieraków ma znacznie więcej do zaoferowania. Jest też coś dla zwolenników aktywnego wodnego wypoczynku. Mamy tutaj do dyspozycji gości kajaki, rowery wodne, łodzie, a przede wszystkim swoisty wyróżnik Sierakowa, banan ciągnięty przez motorówkę. Takie atrakcje podobają się turystom, szczególnie dzieciom i młodzieży. Nad ich bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Były fajne fale i super się spada z tego banana, bo trochę boli, ale jest mała adrenalinka. Turystyka wodna, choć ma sporo zwolenników, to nie jest jedyną na mapie atrakcji Sierakowa. Na plaży odbywają się sportowe turnieje, a koncerty i seanse nad jeziorem to propozycja na wieczór. Robimy wszystko, aby zachęcić turystów do odwiedzania naszego miasta. Odbywają się turnieje piłki siatkowej, plażowej, teatrzyki dla dzieci oraz kino letnie pod gwiazdami. Warto wspomnieć, że w Sierakowie jest także Muzeum Zamek Opalińskich. Średniowieczne rękodzieło, czyli wyplatanie sieci oraz żmudna tkacka praca przy kolorowych krajkach, to praktyczna lekcja historii. Jednak najwartościowszymi eksponatami muzeum, które ukazują starą XVII-wieczną sarmacką sztukę pogrzebową, są sarkofagi rodziny Opalińskich. Najcenniejszym z sarkofagów, który znajduje się w Sierakowskim Muzeum, jest sarkofag Piotra Opalińskiego, który ma zdobienia z jednej strony prezentujące życie króla Władysława IV, a z drugiej strony sceny mitologii rzymskiej. A w tej stadninie od 1829 roku znajduje się najstarsze polskie stado. Ta tradycja zobowiązuje, dlatego można tu podziwiać konika polskiego, nauczyć się jeździć konno, skorzystać z przejażdżek bryczkami, wziąć udział w konnych rajdach oraz obejrzeć choćby starą powozownię. W ostatni weekend sierpnia odbędzie się krajowa wystawa koni. Jest to wystawa Tarpaniada, wystawa konika polskiego, w której będą pokazy koników polskich, ocena oraz zawody sportowe w skokach. Mamy też nie lada gratkę dla miłośników kolei. W sobotę 11 sierpnia z Poznania do Sierakowa ruszy skład, który pociągnie zabytkowy parowóz. Wieczorem o godzinie 21 na scenie przy plaży wystąpi popularny w latach 90. zespół London Beat. Zapraszamy.